I witam Was serdecznie w kolejnym filmie z Emper i zapraszam serdecznie do oglądania. Moi drodzy, dziś powiemy sobie wszystko, co trzeba wiedzieć o nowym Hanie, który do, został dodany do gry na przełomie marca i kwietnia 2022 roku. Na wstępie jeszcze dziękuję wspierającym VIP oraz wyżej Mantis, dzięki wielkie i przechodzimy do filmu. Moi drodzy, o Nomadzie mówiłem już dużo, bo były dwa odcinki poświęcone temu, tak więc jeżeli czegoś nie wiecie o nomadzie, to zachęcam do zerknięcia na kanał i, i znajdziecie filmy o Nomadzie. A dzisiaj będziemy sobie mówić o hanie konkretnie. No i zacznę tutaj od omówienia tego, jak poziom trudności wpływa na Hana. E, pokażę Wam również później tabelkę. E, ale na razie zerknijmy sobie na to, co mamy wypisane tutaj wybierając poziom trudności. Nie? Mamy pokazane na, na, na górze mamy pokazane parametry, które dotyczą się obrony obozów Nomada i obozu Hana, prawda? Jak atakujemy ich jakby ze swojego zamku, ale tutaj mamy pokazany atak i atak jakby z perspektywy eventu, tak? Czyli atak Hana na nas, czyli tutaj chodzi o to, jakie parametry ataku będą i mamy wskazane rzeczy, które dowódca Hana po prostu będzie miał. Tak więc mamy, o ile będzie nam zmniejszał ochronę murów, bramy, fosy, mamy podane, jaki będzie miał siłę dodatkową do wręcza i dystansu, jaką siłę na dziedzińcu, siłę ataku na froncie i siłę ataku na skrzydłach, no, to przekonamy się, co to jest. Rozumiem przez to albo zwiększoną ilość jednostek, albo zwiększoną siłę jednostek na tych flankach, ale to, jakby nie jest sprecyzowane. Najwyżej no wam w komentarzu dorzucę. No ale tak jak widzicie, te parametry się zwiększają na coraz wyższych poziomach trudności, prawda? Tak więc trzeba mieć na uwadze, że im wyższy poziom trudności sobie weźmiemy, to tym silniejsze będą te ataki HANA. Tak jak widzicie tutaj, tu już mamy takiego dowódcę. Powiedzmy, no poza tym, że dziedziniec słaby, ne? to taki dowódca już nawet, nawet ma po te 90 wręcza dystansu hmm, po 100 murów redukcji, no na wysokim to już ma, no jeszcze znośny, e, no i widzicie, że to wzrasta, prawda tu już mamy ponad 100% wręcza dystansu już ten dziedziniec się robi taki zauważalny, że tak powiem no na przykład poziom ekspercki, o którym później będę troszkę więcej mówić, to już te liczby są dosyć spore, ale nie ma co się bać tymi liczbami e, zaraz Wam pokażę właśnie, nie wiem czy to mam tak, zaraz Wam pokażę tabelkę no ale tu chciałem tylko wspomnieć o tym jak te parametry się mają do tego no i oczywiście im wyższy poziom trudności weźmiemy tym więcej możemy zdobyć nagród to już omawiałem we wcześniejszym filmie, więc nie będę tu w szczegóły wchodzić, no ale tak jak widzicie każdy kolejny poziom trudności wyżej daje nam możliwość prawda, zdobycia nagród z niższych poziomów trudności i z tego poziomu trudności, tak więc im wyżej wchodzimy tym więcej zdobywamy nagród no, nagrody tutaj są całkiem fajne. Nie? I plus jest taki, że jaka, że mamy naprawdę fajnego Hana tutaj. To te nagrody można dość łatwo zdobywać poprzez ataki na HANA i te punkty nie trzeba wcale rzeźbić miliona punktów czy tam 860 tysięcy na obozach, tylko można polatać na Hannie, nawet bez promki i zrobić ładny wynik. Tak więc trzeba sobie te poziomy trudności odblokowywać i to będzie ładnie szło. No i zaraz powiem Wam o wszystkim, co musicie wiedzieć, tylko zaznaczyłem właśnie o tym jak te poziomy trudności wpływają. A zaraz przejdziemy sobie dalej, pokażę też taką pewną tabelkę. Moi drodzy, powiedziałem wam na samym początku, jaki poziom trudności wybrać i co będzie zależało od tego wybranego poziomu trudności, ponieważ trzeba to zrobić przed wejściem do eventu. Tak więc chciałem o tym powiedzieć na samym początku, a teraz powiemy sobie tak naprawdę, na czym polega event i wszystko wam wyjaśnię. Tak więc na początek zacznę taki krótki wstęp dla osób, które są krócej z nami w grze i, i nie orientują się jeszcze do końca, jak wszystko działa. Tak więc, krótki wstęp, czym w ogóle jest Han i na jakiej zasadzie działa. Tak więc, Han jest dodatkiem do inwazji Nomada, jest taką częścią osobną w Nomadzie, ale jego czas trwania, jakby jest tak samo jak Nomad, pojawia się i znika wtedy, kiedy cały Nomad. No, i tutaj dodatkiem Hana jest obóz Hana. Przede wszystkim, polega to na tym, że atakujemy obóz Hana, tak jak widzicie w tym panelu, tutaj mamy zemstę Hana. No i atakujemy sobie ten obóz Hana, możemy go kliknąć. Obóz Hana zawsze się będzie znajdować w niedalekiej odległości od korony waszego sojuszu. Cały sojusz ma tylko jeden obóz Hana, wszyscy go mają w tym samym miejscu. Warto go dodać do zakładek i do sojuszowych i do własnych zakładek, tak żeby go po prostu nie gubić, tak będzie wam wygodniej. No i obóz Hana. Tak jak widzicie, ja tutaj mam już raport przygotowany. To jest obóz, w którym mamy jednostki podobnie rozmieszczone jak w obozach nomadów. Tyle, że jest on trochę silniejszy. No i teraz z tym obozem mamy funkcję dodatkową, o, właśnie została zaprezentowana przez jednego z sojuszników. Tak jak widzicie, właśnie obóz Hana wysłał atak, ale żeby to się stało, to najpierw musimy go zaatakować, i za każdy atak wykonany na obóz Hana przez nas otrzymujemy punkty gniewu. Tak więc ja teraz wykonam parę ataków, jednocześnie powiem, jak to, jak to działa, ale skończę może tę podstawę. Tak więc za atakowanie Hana otrzymujemy punkty gniewu i gdy uzbieramy z ty, tych punktów gniewu wystarczająco, tak jak tu mamy napisane 2940, to będziemy mogli sprowokować atak armii Hana na nasz zamek. No i tak jak widzieliście przed chwilą tutaj atak wyskoczył i ten atak leci do jednego z sojuszników, tak jak widać. Tak więc to wszystko widać. Atak można ukryć przed sojusznikami, można go też pokazać, żeby widzieli co na nas leci. Tak więc to wybieracie przy prowokacji, to zaraz Wam też zaprezentuję. Ale w takim dużym skrócie, jakby czym jest obóz Hana i jak to działa dla nowicjuszy. E, za obronę Hana dostajemy punkty gniewu, mniej więcej 2 trzecie tego, co nam tutaj potrzeba do prowokacji. Tak jak tutaj widzicie, tyle dostałem, a tyle trzeba sprowokować, to po jednej obronie tyle wpadło. No i te punkty gniewu są wymagane do prowokacji, tak? czyli dostajemy je za ataki oraz dostajemy je za e, obrony. No, i teraz y, obóz Hana ma poziomy. Te poziomy są zwiększane poprzez y, zdobywanie punktów gniewu i zaatakowanie go, i zabronienie się przed nim przez wszystkich graczy w sojuszu. Tak więc, im więcej będziecie aktywni na Hanie, tym większy będzie poziom. Im większy poziom obozu Hana, y, tym trudniejsze będą jego ataki. Y, no i przede wszystkim y, mamy, macie tutaj listę nagród. Te nagrody no, może nie powalają, ale y, z każdym kolejnym wbitym poziomem obozu Hana dostaniecie troszkę medali. Po zakończeniu, czyli jak się zakończy nomad, to w zależności od tego, jaki mi poziom Hana, to zostaniecie, otrzymacie te nagrody, które tutaj są wskazane. No i te medale Hana, które zdobywamy za obronę, można wydać w sklepie Hana. O tym, co tutaj warto kupować, będę mówić w późniejszym segmencie. Dobra, to tak słowem wstępu. I teraz przejdziemy sobie do segmentu, w którym omawiam atak. Hana. Tak jak mówiłem, za atak Hana otrzymujemy punkty gniewu, tak więc jest to konieczne, aby rozpocząć zabawę tutaj w prowokację, prawda? Tak więc patrzymy sobie na skan, ale ten skan nam wiele nie powie, bo tutaj tego Hana nie będziemy atakować yy, aż tak dużo jak nomada, choć też trochę ataków będzie trzeba zrobić. Yy, no i ja powiem Wam tak, yy, w zależności od tego, czy będziecie atakować yy, wężykiem i zapętlać tego hana o czym będę mówić później. Czy chcecie tylko się pobawić w kilka obron, to będziemy atakować na różny sposób. Ale jakby to podstawową zasadą jest to, że możemy sobie wklepać dane wojsko, które chcemy wykorzystać. Powiedzmy, e, chciałbym wykorzystać miodowe dziesiątki, to możemy sobie zrobić szablon, w którym będzie samo to wojsko, ewentualnie jakieś skrzyneczki na zdobywane tabliczki, ponieważ za ataki na hana też dostajemy normalnie tabliczki i monety, tak jak na nomada. No, i możemy sobie to dać jako szablon tutaj zapisać na wszystkie fale. No, i w pierwszym dodamy sobie dodatkowo narzędzia, czyli tarcze. Te tarcze muszą pokrywać tyle dystansu, tak samo jak na nomadzie, ile mamy wskazane tutaj. Można użyć innych tarcz, można sobie dać drewniane, można sobie dać mury tarcz, co tam wam bardziej pasuje. No, a po prostu to, co macie, to, co wolicie użyć, i w ten sposób możemy zaatakować. W ten sposób otrzymamy punkty gniewu, otrzymamy mniej więcej. I jedną dziesiątą tego, co wymagane jest do prowokacji, tak więc bez używania narzędzi dodających punkty gniewu, będziemy musieli wykonać około 10 ataków, no i obóz hana trzeba pomijać, to zaraz zresztą zobaczycie. E, możemy sobie wstawić narzędzia chorągiew gniewu albo skrzynia pieszcy. Te narzędzia można kupić u kowala za srebro, tak więc je tam znajdziecie. One kosztują niewiele, no tylko że da się kupić jedynie 1100 na tydzień, taki jest limit zakupowy, tak więc tyle tych narzędzi możemy nabyć. No i słuchajcie, jeżeli wstawimy sobie tych narzędzi tutaj, to otrzymamy więcej gniewu, tak jak widzicie, plus 32, plus 40, plus 30, no więc mniej więcej będzie to plus 100%. No i mamy wtedy dwa razy więcej gniewu za atak. I tych ataków wymaganych do wykonania, aby sprowokować na siebie Hanna, będzie już dwa razy mniej, prawda? Tak więc im więcej damy tych maszynek, tym więcej będzie wpadało gniewu za każdy z ataków, i tym mniej ataków będzie trzeba wykonać, aby zapełnić ten wskaźnik prowokacji Hana. Tak więc, możemy polecieć sobie w taki sposób, i zobaczcie, że na tym pierwszym ataku dostaniemy trochę więcej. A zrobimy sobie drugi atak, powiedzmy, już to nawet można. Wam pokażę szybszą metodę, to jest taka trochę dla leniwych. Można sobie dać w taki sposób automatyczne uzupełnienie na wszystkie i jakieś tam narzędzia, które chcecie. I, i w pierwszej fali, tylko automat, żeby dodał narzędzia. To ustawienie Hana się zmienia, ale tylko wtedy, gdy się zmienia poziom Hana. Tak więc trzeba sobie przeskanować od czasu do czasu, bo może się zmienić. No ale generalnie ono się nie będzie zmieniać tak z chwili na chwilę, tylko jak Hans dobędzie nowy poziom. No i puszczamy sobie te ataki, prawda? Puszczamy sobie ataki jak najszybciej. No niekoniecznie zarobinki, ale ja tam jestem przyzwyczajony, to zarobiny wysyłam ataki. No i teraz poczekamy, aż te ataki wejdą. Za chwilę Wam zaprezentuję, jak działa to gaszenie. No i jak będziemy zdobywać... O, proszę bardzo, to nasze krajne. I jak będziemy zdobywać... Um... Ten gniew tutaj za ataki. Ja już mam, jak widzicie, część, tak więc zobaczymy wszystko, jak to działa. Ok, tak więc, jak widzicie, atak już dociera. No trzeba zauważyć, że ten obóz Hanna jest daleko, tak więc to nie wygląda tak jak przy zamku, dobra. No i tego Hana trzeba gasić. Tutaj gasimy, jak widzicie, 25 minut, ale każde kolejne gaszenie będzie wymagało dłuższego czasu, aż do 24 godzin, więc ten czas wzrasta do 24 godzin. Przy czym jest premka sojuszowa w ulepszeniach sojuszu, taka tymczasowa, która zmniejsza ten czas gaszenia o 1 trzecią, o 33%. No i zobaczmy, ile wpadło nam gniewu z tego ataku na obóz. To był ten, w którym dodaliśmy sobie trochę chorągwi na gniew, tam mniej więcej 100%. Tak jak widzicie, tych strat trochę jest. Te obozy są silniejsze niż obozy Nomada. Widać też trochę więcej łupów, tam surowce legendarne i inne pierdółki. Ale przede wszystkim punkty gniewu, tak więc tutaj dostaliśmy 722 używając chorągwi, prawda? No to zobaczmy teraz ten raport i tutaj wpadło nam 422, tak więc trochę mniej, bo nie mieliśmy e, chorągwi. Tak więc tak, jak widać, jest trochę różnicy. No i na wojsku miodowym, tu tylko zaznaczę, że mój poziom trudności to ekspercki, tutaj na tych przykładach, tak więc dosyć już wysoki jednak. No tu mamy 150 strat, e, ale to wszystko później omówię w takiej tabelce porównującej poziomy trudności. Na razie tylko wyjaśniam, jak to działa. No dobrze, czyli zebraliśmy trochę gniewu, i to jeszcze tylko napomnę, że jest szansa, zarówno w ataku, jak i w obronie, że dostaniemy podwójny gniew. Działa to w taki sposób, że nawet jeżeli użyliśmy jakieś narzędzia, no to załóżmy, że tutaj mamy, to dostalibyśmy 1444, prawda? Czyli dwa razy więcej niż wpadło łącznie. I to jest na takiej zasadzie, że mamy po prostu losową. Szanse kilka, kilka do kilkunastu procent na to, że wpadnie nam podwójny gniew. Tak po prostu jest skonstruowany event, jest taka szansa i tyle. I ta szansa wzrasta wraz z poziomem hana. E, no przy częstym atakowaniu jest to jakby nieznaczące, bo i tak będziemy dążyć do tego, żeby każdy atak hana dawał wystarczająco gniewu, żeby móc go kolejny raz sprowokować. E, jednakże jeżeli latamy sobie tam na spokojnie, tylko kilka ataków, to czasem właśnie możecie zauważyć, że wpadnie wam dwa razy więcej gniewu niż normalnie wpadło. Normalnie by wpadło, tak więc jest po prostu taka niezerowa szansa na takie zdarzenie. No i tak jak widzimy, no Han się spalił, prawda? Ale mamy tutaj ten przycisk, rzuć wyzwanie i możemy go sprowokować. Możemy wybrać, czy sojusznicy będą widzieć, czy nie. Mamy wystarczająco gniewu, aby rzucić wyzwanie Hanowi, czyli Hana prowokujemy do siebie. I zaraz zobaczymy trąbkę. Tak jak widzicie, to wojsko do nas leci. Możemy już przejść sobie do zamku głównego. No i zobaczymy, jak to się tu. Prezentuje. 18400. Moi drodzy, to mocno zależy od poziomu trudności. Tak jak mówiłem na początku, tu zaraz sobie przejdziemy jeszcze do takiego przeglądu tego. A tymczasem pokażę jak wygląda ten atak. Tak więc, mamy na środku około dwa razy więcej wojska niż na każdym z boków. No i widzimy, że to wojsko ma różne poziomy. Ten, ta cyferka w kółku to jest poziom wojska. Tak jak widzicie, poziom szósty... Siła ataku wręcz 255. Poziom czwarty: siła ataku już tylko 169, więc to mocno zależy od poziomu wojska. Tak więc tu trzeba po prostu widzieć, że te wojsko jest różnych poziomów i mniej więcej się rozeznawać w sytuacji. Tak, jak widać, dystans jest tutaj bardzo słaby. W tym ataku e, mamy wręcza, który jest już trochę mocniejszy, jest go więcej przede wszystkim. I tutaj taką e, teraz przedstawię, w tym czasie, jak handom mnie leci, to ja Wam przedstawię. Trzy kluczowe sposoby na obronę Hana i kiedy, jakie stosować. Tak więc mamy trzy metody. Pierwsza metoda to będzie metoda obrony dystansem, może ja podmienię. Tak, kraty na bramę zostają, usunę bomby i wstawię otwory strzelnicze, to jest narzędzie rubinowe, które będziemy stosować od poziomu wysokiego, jeżeli macie poziom niski albo średni, to w porządku będzie stosowanie powiedzmy tych strzałek y, które można kupić u Nomada za tabliczki czy coś takiego, albo te u Samuraja też można sobie zastosować, to też tak jak widzicie to zwiększa obronę y, wojska dystansowego ale o 50%, a otwory zwiększają to nam o 70%, tak więc Otwory na wyższych poziomach trudności, a te niższe zabawki można na niższych poziomach trudności. No oczywiście od tego będzie zależeć, jakie będą nasze e, straty. Tak więc tutaj strategia obrony. No i gdy bronimy dystansem, to dajemy sobie suwak na całkowity dystans 100% i tak będzie stacjonowało nasze wojsko. A niektórzy tutaj wolą dać kilka procent wręcza dla bezpieczeństwa, coś w tym stylu. E, można sobie dać, tak jak, jak tam wolicie. Ja tam zawsze daję 100% dystansu. No, i to jest ta pierwsza strategia obronna na Hana, która zawsze się dobrze sprawdzi. Oczywiście fosa musi być umiejscowiona, bez fosy straty na morze będą e, no dużo większe. Musi być brama, muszą być otwory i mamy dystans. Ok, to druga strategia obronna będzie to obrona wręczem, również na środku. No, bo tak jak nie zaznaczyłem, bronimy sobie 100% przodu, e, na flankach nie mamy wojska rozmiejscowionego, prawda? To teraz dajmy sobie mm, bomby. Bomby szare zazwyczaj, szkoda czarnych. E, no ewentualnie jak jakiś bardzo wysoki poziom trudności skończą się Wam otwory, to można te czarne bomby dać, żeby nie tracić wojska aż tak dużo, no ale dajemy sobie bomby, dajemy sobie około 80 kilka procent wręcza e, trochę dystansu zostawiamy i w taki sposób bronimy sobie na murku e, wszystko na froncie no i oczywiście kraty zostawiamy na bramę i na fosę zostawiamy narzędzia i to jest drugi sposób na obronę. Ok, to teraz trzeci sposób na obronę w tym momencie przestawiamy sobie suwaki tak, żeby mieć na prawym i lewym skrzydle po 50% wojska, a na froncie 0%. Czyli tu mamy połowę wojska, tu mamy połowę wojska. Przy czym, żeby tą strategię stosować, to dopiero na wyższych poziomach trudności. I tutaj trzeba będzie mieć no tak co najmniej 1500 wojska na murze, żeby to miało sens, bo rozdzielamy sobie to wojsko na pół. Co prawda na flankach leci mniej wojska niż na froncie, ale mimo wszystko trzeba tutaj mieć porządną obronę rozstawioną tak więc bronimy tutaj, no tutaj jedynie sposób taki, że bronimy sobie otworami, tak więc 4 otwory, 100% dystansu, narzędzia na fos oczywiście muszą być tutaj wklejone tak jak widzicie tutaj, no i w ten sposób będziemy bronić się przed Hanem i to w mojej tabelce zaraz Wam zaprezentuję, na których poziomach trudności to będzie skuteczne, przy czym mamy narzędzia, które zwiększają nam ilość medali zdobywanych przy obronie Hana jest to um, mordownia nomadów i te narzędzie zwiększa nam ochronę muru zamkowego, więc generalnie to się przyda przy bronieniu wręczem. Więc możemy sobie na przykład. Ja tych narzędzi nie mam, więc zaprezentuję nam mordowni zwykłej, ale mordownia nomadów też tam czasem wpada w jakiś promek i tak mm. dalej. Możemy sobie to wstawić do wręcza, więc trochę będzie bomb, a trochę będzie zwiększenia siły obrony muru, to też będzie działało w porządku. No Bomby są nieco mocniejsze, ale te narzędzie też się nada tak więc można sobie to w ten sposób stosować z wręczem. No i to narzędzie nam będzie zwiększało ilość zdobytych medali Hana. Za każde wykorzystane jedno narzędzie dostajemy 3%, tak, czyli jeżeli damy sobie dwa narzędzia, to w każdej fali zużyte będą dwa narzędzia. Powiedzmy, że Hana atakuje 8 falami, a to mamy 2 razy 8, to jest 16 narzędzi zużytych. No i każde dało 3%, czyli mamy 48% więcej medali zdobytych, czyli już o połowę więcej. Tak więc to jest taka spoko opcja przy obronie. Kolejna opcja to jeszcze tutaj na murze, jest to narzędzie zwiększające siłę dystansu tym razem, działa tak samo jak otwór strzelniczy, też plus 70% siły wojska dystansowego No i mamy też plus 3% medali Hana, tak więc możemy to zastępczo z otworami używać, tak jak widzicie ja tutaj sobie to wstawiłem Jeżeli mamy tego dużo, no to możemy zamiast otworów użyć tego narzędzia i będzie nam zwiększało ilość zdobytych medali Hana I tutaj właśnie um, plusem jest obrona na dwa boki zamiast środka że możemy sobie wstawić po prostu więcej narzędzi i więcej narzędzi zostanie skonsumowane, więc jeżeli zależy nam na większej ilości medali, akceptując to, że wykorzystamy nieco więcej narzędzi, to możemy stawić ambrazury tutaj i ambrazury tutaj na dwóch bokach, no i będziemy tych ambrazur wykorzystywać dwa razy więcej, aniżeli broniąc środkiem i po prostu większy będzie ten bonus medali. E, dobra, to fosę mamy ogarnięte, mur mamy ogarnięty, warownie. Na warownie jest coś takiego jak Kufry łupieżcy. To kosztuje rubiny. E, nie wiem, czy to wpada w jakichś promkach zdaje się, że nie za bardzo. Tak więc to jest dosyć drogie i raczej nie zalecał kupowania tego, no ale trzeba wspomnieć, że to jest. Może gdzieś tam zdobyliście wcześniej, może Wam zalega. Tak więc te kufry sobie stawiamy na warownię i gdy wpuścimy Hana na dziedzińcu, tak więc jeżeli, jeżeli wybronilibyśmy Hana na trzech stronach, no to to nie zadziała. Ale jeżeli wpuścimy Hana na dziedzińcu i dojdzie do walki na dziedzińcu. No to tutaj będą walczyć wojska, i tutaj mamy narzędzia wspierające Hana. No wspierające w taki sposób, że dostajemy 7% medali Hana więcej. Tak więc, jeżeli wstawimy je w 3 sloty i dojdzie do walki na dziedzińcu, to dostajemy dodatkowe 21% bonusu do tych medali. Tak więc będziemy ich zdobywać dodatkowo jeszcze więcej. No tylko, że te narzędzia są dosyć ciężkie do zdobycia. Jedne co na no to rubinki. Ale mówię, czasem wpadają gdzieś tam coś tam i może Wam po prostu zalegać, tak więc warto sobie wykorzystać. No dobra to teraz kolejna sprawa kasztelan e, moi drodzy kasztelan NPC czyli tutaj jak mamy sobie kasztelan na graczy no to mamy e, tutaj parametry, prawda mamy tutaj parametr na przykład e, w tym miejscu będziemy mieli parametr e, jednostek do samych na murach zamkowych Podczas obrony przed władcami zamków Tak jak widzicie No i ten parametr zmieniamy sobie w taki sposób Żeby nasze kamyki miały parametry na NPC Tak więc staramy się ułożyć kasztelana Który będzie miał parametry takie jak potrzebujemy na gracza Tyle, że zamiast dopisku władców y, zamków To mamy dopisek NPC Tak jak widzicie tutaj Tak więc tu mamy NPC, tu mamy NPC, tu mamy NPC No i sobie szybko podmieniamy główka Również jest istotna, e, musi mieć siłę obrony Podczas y, głównego zamku i okręgów miejskich Oraz najlepiej fosa mur tak więc to sobie podmieniamy szybko Najlepiej przechowywać takiego kasztelana na npc na akwie i po prostu gdy, no coś się was gdy potrzebujemy sobie wykorzystać takiego kasztelana no to bierzemy go z akwy, podmieniamy z kasztelanem zamku głównego no i mamy, tylko sprawdzę czy tu trafił ten na władców zamków, tak tak więc tu trafił ten na npców dobrze, no i ostatnim krokiem przed obroną jeszcze dobra, bo już chyba wszystko mam gotowe tak to jeszcze na szybko, słuchajcie, ptak w sojuszu, czy też do innego gracza, po prostu jak nie macie ptaka w sojuszu, czyli ptak, czyli gracz z trybem ochronnym, na którego się odsyła wojsko. Odsyłamy sobie wojsko atakujące. Trzeba zostawić trochę, żeby atakować obóz Hana, żeby zdobywać gniew, prawda? Tak więc zostawcie sobie, nie wiem, jeden rodzaj wojska, czy coś, ale resztę trzeba odesłać, żeby po prostu nie zdechło podczas gdy bronimy się przed Hanem. Tak więc wysyłamy sobie wsparcie, powiedzmy, tam 6 godzin. Najlepiej jakiś dowódca późniejszy, jak macie jakichś dowódców falowych czy coś, to żeby sobie ich nie zablokować. No i odsyłamy sobie to wojsko atakujące. Może jeszcze odeślę to wojsko i to wojsko. Zostawię sobie tylko parę demonków, żeby ewentualnie tam coś prowokować. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Jesteśmy w tym momencie gotowi do obrony przed Hanem. Tak więc zaraz wejdzie na nas atak, z tym, że ja mam wysoki poziom trudności. I mam niewiele wojska, tak więc tutaj straty będą dosyć nieporównywalnie większe niż zazwyczaj, bo one były na poziomie eksperckim, tak więc nie sugerujcie się tym do końca. Zobaczmy, jak wiecie, ta obrona, warto również zaznaczyć, że tu mamy kasztelana, który zależy od tego, jaki wybraliśmy poziom trudności, tak więc siła dziedzińca, siła wręcza dystansu będzie tutaj inna, prawda? Tak więc tutaj widać, że ten hand trochę mi wojska wykosił. Pytanie, czy wybroniłem flanki? Nie wybroniłem. Tak więc już macie odpowiedź, że na eksperckim... No, było za mało wojska, prawda? On miał 4600, ja 35 i wybiłem mu 3500. Tak więc tutaj obrona frontem opłaciłaby się dużo bardziej, tak jak tutaj widzicie. Tak więc tu należałoby bronić jeszcze frontem. No, tak jak mówiłem, trzeba bronić jeszcze wszedł na plus 30, nie? bo przeszedł wszystkie trzy segmenty muru, tak więc tutaj też się znacznie liczy. Tak więc w tej sytuacji dużo lepszą obroną byłaby obrona 100% frontu, najlepiej otwory i tak byśmy sobie bronili tego Hana, Ok, w taki sposób. Tak więc to byłby najlepszy sposób w większości przypadków. No tak jak widzicie, no ale wróćmy sobie do raportu. Normalnie to by tych strat było 1000 maksymalnie, tak więc tutaj to zaznaczam. 4000 medali Hana. Użyliśmy trochę ambrazu. użyliśmy tych kufrów na dziedzińcu. No i tutaj mamy punkty gniewu za atak, tak? Znaczy za obronę się przed tym Hanem. No i tak jak widzicie, te punkty gniewu od razu nam się dodają. Możemy sobie wykonać tam parę ataków na obóz, żeby do, dozbierać tego gniewu, można powiedzieć, do. Do tego, żeby mieć 3000, a nie 2, no i będziemy mogli ponownie prowokować tego Hana i w kółko, i w kółko, tak samo. Tak więc, to zgodnie z tą tabelką, którą wam zaraz przybliżę, to tak naprawdę powinienem był przestawić tą obronę na, na front. Ale już mój błąd, tak więc, y, uczcie się na moich błędach. Ta obrona dwoma bokami, tylko gdy macie bardzo dużo jednostek na murze. No właśnie, jeszcze dwie rzeczy do obrony, jak już ten atak wszedł. Pierwsza rzecz, nakładka na stajnie, choć może zaczniemy sobie od nakładek wyglądowych. Inaczej, nakładka jednostki na mur. Tutaj ta nakładka jest bardzo ważna, im więcej tych jednostek, tym lepiej, prawda? Więc to jest mega ważne, żeby tą nakładkę mieć wysoki poziom. Następnie nakładka na koszary tymczasowa. Nakładka, która dodaje nam więcej jednostek dosłownych na murach. Tak więc tą nakładkę sobie umiejscowiamy, jeżeli gramy na poziomie wysokim lub wyżej. Ta nakładka musi być przynajmniej zielona, najlepiej epicka. No i kolejna nakładka jest na młyn. Możemy sobie nałożyć, to się zdobywać, tam można kupić o nomada, za tabliczkę nomada w sklepie. No i tą nakładkę sobie dajemy, żeby mieć więcej jednostek na murze. I to też konieczne od wysokiego plus i wyżej. Tak więc moi, moje błędy, widzicie, jak skutkowały, że tych strat było dużo więcej niż być. Powinno. No dodam też, że im więcej mamy wojska na dziedzińcu, tym mniejsze są straty na dziedzińcu, tak więc to też y, mocno wpływa. Jeżeli poprosimy sojusz o defa, co się zazwyczaj robi, gdy się dużo lata hana, no to będziemy tych strat mieć nieporównywalnie mniej, prawda? E, kolejna sprawa stajnie. Możemy sobie włożyć nakładkę na stajnie i tutaj będziemy mieli e, siłę bojową podczas obrony dziedzińca, co też znacznie nam wpływa na obronę. No i jeszcze kolejna sprawa to e, wygląd. Wygląd może na kole dostatku pokażę. Eee, tak, aha, on tu już nie wpada najwyraźniej wpada czy nie wpada, nie wiem eee, nie wpada, ale wygląd e, na kasztelana, którą miejscowiamy sobie w tym miejscu tutaj i ten wygląd będzie potrzebny z efektem bojowym, nie wiem czy mam teraz bestseller, nie mam wam, więc wam nie pokażę, ale jeżeli macie sklep bestseller, w którym są na górze dekoracje, e, to w tym bestsellerze będziecie mieli wygląd kaczki za 23 tysiące rubinów na 12 godzin to macie 20% siły Wszystkich jednostek siły bojowej i 20% jednostek na murze więcej. Tak więc ten wygląd będzie dosyć dobrym wyglądem. Ewentualnie wygląd jajko, który tam wpada z składu statku, no albo i nie wpada, nie? może zmienili, nie wpada. W każdym razie ten wygląd jajko też jest bardzo dobrą opcją. I od razu zwiększamy sobie siłę i zwiększamy sobie jednostki na murze. Tak więc na tym moim poziomie trudności. A tak jak widzicie, gdy nie damy sobie tych rzeczy wspierających nas, typu nakładki, wyglądy, no to będzie dużo. Gorzej, tak więc trzeba sobie pamiętać o tym wszystkim. No tutaj macie e, przykład, co się dzieje, jeżeli nie wyekwipujemy się we wszystkie wspomagacze, które są konieczne na wyższych poziomach trudności, a tak jak mówiłem, u mnie jest to ekspercki. Moi drodzy, jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomniałem, a chciałbym wspomnieć, to y, um, ulepszenia tymczasowe na Hana, które mamy w sojuszu. Tak więc y, um, wchodzimy sobie do sojuszu. Ulepszenia musimy mieć co najmniej rangę generała, żeby to odpalać. Y, I moi drodzy, tutaj mamy trzy rzeczy. Mamy premię do gniewu za atakowanie obozów Hana i tutaj mamy aż 48%, tak więc tu poza tym, że używamy tych chorągwi, to możemy sobie zwiększać jeszcze ilość gniewu, który nam wpada dzięki tej promce, tak więc to się fajnie przydaje do tego, żeby sobie zapętlać. Druga premia jaką mamy to jest ochłoniecie po ataku na obóz Hana i tutaj możemy sobie zmniejszyć maksymalnie do 33%, czyli o 1 trzecią skrócić ten czas ochłoniecia, czyli nie będzie 24 godziny, tylko 16 godzin maksymalnie no nadal jest to dużo i to kosztuje dublony czasu, które są dosyć wartościowe i je lepiej wykorzystać na ochłonięcie ataku nomada tak więc to nie jest aż tak super przydatne ehm, ten ochłonięcie Hana, ale przede wszystkim siła do obrony przeciwko atakom Hana to jest mega ważne, jak dużo, ataku, dużo się bronicie przed Hanem, ehm, to nie jest drogie dublon wałów zazwyczaj wpada i macie nadwyżkę myślę, ehm, no to to trzeba odpalać i to trzeba po prostu wykorzystywać, to macie dodatkową premię do obrony przed Hanem, to jest mega ważne no ale dobra, dostaliśmy medal Hanna teraz powiem o zaawansowanej technice, czyli zapętlanie Hanna, aktualnie nie mam promki tak więc nie pokażę Wam, pokażę Wam na jakiejś transmisji, tak więc prędzej czy później też się zapoznacie na moim materiale z tym jak to się dzieje, ale na początku pokażę Wam przykład z innego filmiku na YouTube, który ktoś zrobił już sporo czasu temu, tam będziecie mieli oczywiście linki w opisie skąd to jest brane moi drodzy Polega to na tym, że wysłamy sobie ataki na Hana, wysłamy sobie szybki wężyk na Hana. E, najlepiej z flagami. i więcej tych flag, tym lepiej. E, można sobie kupić e, wyglądy falowe od sprzedawcy wyposażenia i można sobie wysyłać tych ataków. Jeżeli mamy plus 5 fal, to można sobie wysłać dowódcę, który ma 9 fal w taki sposób, że w pierwszej fali dajemy tam tarczę plus chorągwi gniewu i w każdej kolejnej fali uzupełniamy tylko chorągwiamy gniewu. Tak? Czyli tutaj damy sobie e, w taki sposób i damy sobie chorągwie gniewu. Full i to sobie damy na wszystkie fale w taki sposób, poza pierwszą, gdzie dajemy sobie tarczę. To powinno nam wpaść tyle gniewu, że nawet jak mamy 0 aktualnie, to będziemy mieli wystarczająco, żeby sprowokować Hana po jednym ataku. Tak więc to taki najwygodniejszy sposób, ale nie trzeba tak. Można atakować tak na kilka ataków, że wejdzie kilka ataków, robimy prowokację i zanim ta prowokacja dojdzie do naszego zamku, wysłamy kolejne kilka ataków. Tak naprawdę wysłamy te ataki ciągiem, czyli wysłamy atak po ataku w taki sposób, żeby te ataki wchodziły na obóz Hana. I e, te ataki dodają nam gniewu, e, kilka ataków wejdzie, puszczamy atak na, na nas, kilka ataków kolejne wejdzie, puszczamy znowu atak na nas, kilka ataków wejdzie, znowu atak na nas. I tutaj przy tej strategii ważne jest to, że trzeba mieć wykupioną promkę. Te promki zazwyczaj są 19 zł, jeżeli macie niskie poziomy trudności, no to 38 zł. Albo jeżeli Han nie jest na 120 poziomie, tylko na niższym, to też 38 zł. Trzeba premkę brać w przeważającej większości przypadków. Działa to w ten sposób, że premka, którą sobie kupimy to jest w pakietach wydarzenia tak jak mówię 38 albo 17, czyli albo mamy 50% więcej zywionego gniewu plus bonus do medali i tabliczek, to na 4 godziny albo za 38 mamy 75% więcej gniewu plus premia do medali i tabliczek na 6 godzin tym razem za 38 zł, więc trochę więcej czasu tutaj mamy na latanie. No i w tym wypadku będziemy mogli zapędlać Han'a, czyli co to oznacza? Han Wchodzi do nas i bronimy tego hana. No i on daje nam gniew, prawda? I ta premka dodaje nam 50% gniewu, co oznacza, że tutaj bym nie dostał 2000, tylko 3000, bez 15, czy tam bez 10. No, i tak jak widać to by wystarczyło, aby poziom gniewu był taki, że możemy sobie sprowokować tego hana ponownie. Czyli co to generalnie oznacza? To oznacza to, że możemy prowokować tego hana tuż po tym, jak on wszedł na nasz zamek i obroniliśmy się przed nim. Tak więc generalnie to jest to całe zapętlanie. Tak więc możemy sobie zapętlić tego Hana i będziemy mogli się przed nim bronić w taki sposób. I będziemy sobie go w kółko atakować, dopóki się nie skończy promka. I tutaj warto sobie zrobić tak, że im więcej tych ataków, tym lepiej, oczywiście. Ale żeby mieć jakąś przerwę w tym zapętleniu, żeby móc uzupełniać narzędzia, oczywiście o tym trzeba pamiętać, żeby uzupełniać narzędzia. No bo jak nie uzupełnimy narzędzi, to Han może nam przejść tutaj i zrobić łomot. Na murze, no i straty będą nieporównywalnie większe niż bez narzędzi. Tak więc trzeba się pilnować. E, przy czym warto zaznaczyć, jeżeli macie bardzo niski poziom trudności, a sobie Hana chcecie zapętlić, to można bronić bokiem i można sobie bronić bez narzędzi. Wtedy możecie sobie zrobić tych ataków ile chcecie, e, nie będziecie pilnować muru, ale to tylko na poziomach trudności. Tam niski, niski plus, średni, średni plus ewentualnie, jak macie mocne wojsko i mocnego kasztelana. Ale generalnie trzeba mieć narzędzia, trzeba mieć rubinowe narzędzia na tych wyższych poziomach trudności, e, no i tak to będzie działać. Tak więc to jest zapętlanie. W międzyczasie tu widzieliście prezentację taką na filmiku. Jeżeli chcecie zobaczyć cały ten filmik, to daję linki w opisie. Pierwszy link będzie do tego segmentu, gdzie ten gracz wysyła ataki, aby sprowokować Hana raz po razie, a drugi link będzie do tego, gdy on już jest w panelu Nomada i sobie tego Hana zapętla. Tak więc zachęcam do zapoznania się też z tamtym filmem i tam zobaczcie sobie. Moi drodzy, teraz dwa optymalne poziomy i może teraz zaprezentuję tą moją tabelkę. Tak więc tu widzimy teraz porównanie wszystkich parametrów. Mamy rozmiar ataku, mam, mamy wszystkie poziomy trudności, prawda? Mamy rozmiar ataku, jaki będzie na nas leciał, i tutaj mamy takie y, widełki, można powiedzieć, czyli od ilu do ilu. I ten rozmiar ataku będzie zależał od tego, jaki mamy poziom gracza, legendarny, nie? E, i jaką mamy moc na koncie, czyli ile mamy łącznie wojska na koncie. Tak więc te ataki mogą być od tylu do tylu na takim poziomie trudności. Ilość fal ataku to, to nam symbolizuje, ile będzie narzędzi zużywanych na każdym, po każdym ataku. Tak więc, na arcymistrzowskim przykładowo będzie trzeba częściej uzupełniać narzędzia niż na średnim plus, powiedzmy. Ne? I tak dalej, to idzie sobie. Zalecana ilość wojska na murze, tutaj no na wysokim już jest powyżej 1000, wysoki plus 1500. Ekspercki plus tam około 2000 mistrzowski, tak do 2500, tak naprawdę. Ne? Obrona pod małe straty, obrona pod oszczędność maszyn. Jeżeli chcemy oszczędzić maszynki, bo mamy niewiele i poświęcić troszkę więcej wojska, to będziemy z reguły bronić sobie środkiem. Jeżeli chcemy mniejsze straty, to będziemy bronić sobie e, dwoma bokami i dystans. No ale tutaj trzeba mieć bardzo dużo jednostek na murze, trzeba mieć te wszystkie e, bustujące przedmioty. No tutaj też tak naprawdę e, no, na arcymistrzowskim widziałem graczy, którzy bronili dwie flanki, ale widziałem też graczy, którzy bronili środek. Więc generalnie Trzeba zobaczyć, jak u Was to wyjdzie lepiej. Są dwie opcje i trzeba się zapoznać i zobaczyć, po prostu zrobić atak testowy na siebie zobaczyć, gdzie będą mniejsze straty czy na dwóch bokach dystansem, czy na środku dystansem porównać i wybrać lepszą opcję, prawda? Tak więc są te dwie konfiguracje możliwe. Średnie straty tak jak widzieliście, jestem na eksperskim tych strat będzie trochę mniej, jeżeli dobrze to wybronimy jeżeli mamy wszystkie te rzeczy. Założone, o których wspomniałem wcześniej, tych strat będzie mniej, i oczywiście, jeżeli mamy dużo defa na dziedzińcu, to też tak milion mniej więcej jest potrzebna na dziedzińcu, jako wsparcie słuszowe nie? No na arcy mistrzowskim, mistrzowskim też podchodzi pod 2000 z wszystkimi mocnymi parametrami. Zdobywane medale, tak, tak jak widzicie, też te zdobywane medale wzrastają, ale tu mamy proporcje zdobytych medali na padniętego żołnierza, tak więc ile zdobywamy medali na jedną stratę. No i widzimy, że ten współczynnik spada tak naprawdę, im wyższy poziom trudności, tym niższy ten współczynnik, ale możemy zobaczyć, że on tutaj wzrasta na wysokim, potem mocno spada na wysokim plus, potem z powrotem wzrasta na eksperckim. I generalnie te poziomy trudności, które bym zalecał tutaj, no to będzie poziom wysoki dla graczy, którzy nie wydają kaski. I chcą sobie polatać na spokojnie na tym hanie, ponieważ straty nie są oszałamiające, a ilość medali jest dosyć znaczna. No nie musimy się bawić w kaszlana NPC, ani nie musimy kupować wyglądu rubinowego, tak więc to nie jest super konieczne. I tak naprawdę możemy to robić bez promki, ale możemy to też robić na promce, jak sobie zapętlimy takiego Hana, to to jest przyjemniej sobie latamy, bo mamy bardzo małe straty. Ale jeżeli chcemy lecieć po całości, to możemy sobie kupić promkę za 380 zł. E, to jest promka, która nam daje plus 1000% medali HANA. Więc tych medali będzie wpadać po prostu od groma. E, pakiety wydarzenia, tak jak widzicie, tutaj mamy. nie jest ta premia, tylko to jest taka premia śmieszna z losami jeszcze, chyba. E, tak, tutaj 2100 tabliczek, ale 1000% medali i 300% gniewu, prawda? Taka premka nam daje 1000% medali, czyli dostajemy ich 10 razy więcej. Czyli na tym Mistrzowskim dostajemy ich około 40, no około niecałe 50 tysięcy na jedną obronę. Tak więc to jest bardzo dużo i to sobie możemy zapętlić ładnie. No tylko trzeba będzie mieć mega dużo defa, mega dużo narzędzi i liczyć się z tym, że straty będą spore. No ale to dla takich graczy najbardziej rubinowych będzie dobra opcja, żeby zrobić po prostu wysoki wynik. Dzięki temu można zrobić mniej więcej indywidualnie około 400 milionów punktów w czasie 8 godzin, jeżeli dobrze polatamy. No tutaj oczywiście tak jak zaznaczyłem, na tych wysokich poziomach trudności już kasztelan NPC i te rubinowe zabawki i te czasowe ele elementy zwiększa zwiększające siłę na dziedzińcu i ilość wojska na murach będą już przydatne. Na eksperckim tak naprawdę już to jest wymagane. Ekspercki plus i te wyższe to jest już konieczność. No i tutaj mamy napisane też, jaka promka musi być minimalnie, aby sobie zapętlić HANA. Tak więc na tych niższych jest to 38 na poziomie... Aha, i to jest wszystko na poziom HANA 120. Tak więc na maksymalny poziom obozu HANA. 38 zł na te niższe, no i 19 na te wyższe poziomy trudności. Ym, można sobie już zapętlać. Tutaj definicja rodzajów obron, które przy, przybliżyłem Wam wcześniej. I tutaj taka krótka formułka, którą wcześniej używałem. E, mianowicie, jeżeli chcemy sobie policzyć, jaka premia będzie nam potrzebna, to możemy sobie sprawdzić, ile dostajemy gniewu za obronę. W tym przypadku było 1995. I ile jest wymagane na prowokację, prawda? No to sobie wpisujemy tutaj, zobaczcie, pasek formuły. 2940 e, e, dzielone przez 1995, e, tak? 1995 minus 1 oczywiście, bo chcemy tylko wiedzieć, ile potrzebujemy promki. No, nie 19 tysięcy, e, 1995. Moi drodzy, to jest ułamek, który powiem, jaka premia jest potrzebna w tym momencie, aby zapętlać sobie Hana czyli aby mm, obrona Hana dawała nam tyle, co jest wymagane do prowokacji Hana ponownej. No i jak widzimy, jest to poniżej 50%, tak więc w tym przypadku już premka dająca 50% do gniewu, czyli ta za 19 zł, sprawdzi się poniżej 120 poziomu obozu Hana Tak więc w ten sposób w Excelu robicie sobie frumulkę, równa się ilość wymaganego do prowokacji przez ilość dobywanego za obronę, minus 1. No i macie ile procent będzie potrzebne, to jako liczba, jako zapis procentowy, prawda, żeby wiedzieć o co chodzi tutaj. No i tyle chyba. Tak więc przejdźmy sobie szybko do tego, jakie rzeczy kupować za medale Hanna. I tutaj sprawa jest prosta. Mamy dwie rzeczy, które opłaca się kupować. Dekoracje, i nakładkę żarciową, ale najbardziej dekorację. Moi drodzy, ja już tu mam wyprzedane, ale dekoracja 3500 porządku publicznego, 10 sztuk dostępne do zakupu tutaj. I możemy sobie kupić 10 takich, 10 takich, i 10 takich. Koszt każdego to jest 30 tysięcy medali. Wybaczcie, że ja to już mam zamazane to i wyprzedane, ale skusiłem się na zakup od razu. 30 tysięcy za sztukę, tak więc 300 tysięcy za 10 dekorek mega mocnych. Mniej więcej, jeżeli na zamku mam, mieścimy 40 dekoracji, to za milion 200 000 medali, wypełnimy cały zamek dekoracjami 3,5000a porządku publicznego. To są bardzo mocne dekoracje. Tak więc jest to bez dwóch zdań nowa meta w grze i trzeba tutaj zbierać medale i kupować te dekoracje. Dekoracje możemy kupić 30 takich za każdym razem. I w ostatni dzień Hana, gdy jeszcze mamy obozy, normalnie możemy atakować w ostatni dzień Hana i Nomada o północy resetują się limity zakupowe, więc będzie można sobie kupić jeszcze raz. Te rzeczy. No i będziecie mogli sobie kupić łącznie 60 dekoracji, 3,5 tysiąca porządku publicznego za każdego Hana. Oczywiście trzeba mieć medale, za które się to kupuje, tak? Ale nawet jak nie macie to kupowanie kilku za każdym razem, no 30 tysięcy medali to jest kwestia e, takich kilkunastu obron na niższym poziomie trudności lub kilku na tych wyższych poziomach trudności. Trochę wojsko poświęcicie, ale e, druga sprawa to. Nakładka 25 na żywność. Ta kosztowała 50 tysięcy. Można kupić jedną na, na to, ale pamiętajcie, że resetują się limity o północy ostatniego dnia nomada Tak więc będzie można kupić drugą i to się opłaca. Te kolejne już są zbyt drogie, powiedziałbym, więc tego bym się nie kusił kupować. Ale dla graczy free-to-play nakładka 25 nadal jest dosyć ciężko dostępna. Tak więc myślę, że zakup tej nakładki nie będziecie żałować. No ale tak jak mówię, priorytetem są dekoracje. Nakładka na drugim miejscu. Tutaj mamy też dekorki. To jest połówka normalnej dekorki, tej dużej. Kosztuje dwa razy mniej, ma dwa razy mniej porządku. To się przydaje, jak mamy puste miejsce, ale nie całej dekoracji, tylko połowę czyli na przykład tyle, co spichlerz zajmuje nam miejsca. To mamy sobie wolne pole, to sobie kupujemy taką połówkę dekoracji i nią wypychamy miejsce. I to samo działa ta dekorka, tylko że to jest taka miniaturowa 3 na 3 kratki. Ma trochę porządku. Ten porządek przez powierzchnię jest taki sam co w innych dekoracjach UHANA. Tak więc tutaj nie tracimy. No, i cena jest taka: mamy też 10 do kupienia, i to sobie możemy wcisnąć. Na przykład, jak macie 3 dzielnice na ZG, no to tutaj mamy zawsze taki, e, taki skrawek, nam zostaje koło warowni, prawda? No to tutaj te chorągwie sobie wstawimy. No, i mamy dodatkowo tam parę tysięcy porządku publicznego, co znacznie nam wpływa na żarcie, na werbunek itd. itd. No dobra, e, to takim słowem zakończenia, pamiętajcie o tym, żeby po zakończeniu latania Hana przestawić sobie obronę, bo jak ktoś Wam wleci na 100% dystans, no to będzie nieprzyjemne zaskoczenie na przykład z rana, jak wstaniecie. No bo takie wojsko można wybijać fejkiem. E, tak więc mogłoby się to skończyć katastrofalnie. Pamiętajcie, żeby sobie tę obronę potem przestawić z powrotem na to, co było. E, no i kasztelana oczywiście sobie zmienić na tego e, nagraczy, prawda? Tak więc ja sobie już go zmienię. E, no. Chowamy sobie z powrotem na akwę, To, co było na NPC. I... Proszę bardzo. I mamy z powrotem na nagraczy zmienionego, prawda? Tak więc mój kasztelon piękny. Dobrze. No to, moi drodzy, to by było na tyle. E, poradnik dosyć obszerny. Nagrałem ten poradnik po raz drugi. Pierwsze nagranie wyszło trochę tak jakoś lawy, trochę tam nie do końca wyjaśniłem fajnie. Ten już myślę, że jest porządny. Tak więc mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Można też oceniać łapką w dół, w zależności od tego, jak on się film podobał. Dziękuję wszystkim wspierającym mój kanał, w szczególności wspierającym VIP na poziomach, e, wspierającym VIP, e, czyli na poziomach VIP i wyżej. E, w tym gronie znajduje się Mantis, tak więc dziękuję ci wielkie za wspieranie kanału. No i moi drodzy, e, życzę wam powodzenia z atakami, obronami, Hana. Film dosyć obszerny, bo tutaj jest po prostu o czym. Mówić, starałem się wspomnieć o wszystkim, o czym się dało. Link do mojej tabelki wrzucę wam w opisie, w opisie oraz link do tych, tego, tego filmiku, który wam pokazałem to jest jeden filmik tego gościa no to wrzucę wam też w opisie. Mam nadzieję, że pomoże. No i moi drodzy, widzimy się na kolejnej transmisji, niedzielę zapewne około 18. A tymczasem dziękuję za oglądanie, zachęcam do zostawienia Komentarze, łapek w górę. Jak coś, to będę dopisywać informacje w opisie, jeżeli o czymś nie wspomniałem. No i do kolejnego. Na razie, piona. Pa, pa.